ta sekcja dojeżdżająca do startu, mi się wydaje, wiesz. I za chwilę powinien być ostro w prawo, jest to start. Kojarzysz? Tak. Wygrywa się na kamerze mojej. No, miga ci na pomarańczowo, czy na czerwono. Włączył Sporta. Tak. Uwaga. Lewo, prawo, uwaga. Dosyć ostro. Tam jest taki jeden dźwięk w lewo. Weź tą rękę, bo ja muszę już trochę widzieć. To jedzie. Ujadł mi tor. Uważaj, za coś czytałeś. Ta PS tu cały czas działa. Uwaga, ostro w prawo jest teraz. Jest w sekcji pierwsza. To jest właśnie dużo łuków, więc... No chyba, bo to łapy było są mocno. No właśnie. A to jest teraz... Coś ci na dupie siedzi. Ale nie chcę jechać, jakby na fajne miejsce. A to na Air Force to jest. Jakie tu są ślepe zakręty. Także tego aż tak czuć nie było, ty. Karby wysokie jak cholera. Chcesz jechać czy nie chcesz jechać? Jedzie tam jechać. A tylko to znaczy na kraju. No dobrze. Nie mam też zawieszenia sportowego, zakładam, żeby to pójść. Thank you.
wszak sztylet. To dobrze. Chcesz jechać tą lewą, kurwa, czynki? Tu jest też chujny frak. No to muszę dać chwilę, to zrobiłem przerwę, muszę hamulcem dać drogę. W ogóle auto na noce. Czyli bym musiał zrobić inny. Tungi, czyli Ausfahrt. Ale ty się stoją po Manhajdzie. Czekają na wypadki. Nie, ale my w tej kompilacji nie będziemy. Oby nie. Jaka jest różnica wysokości na tym torze? Jedzie coś popierdolone. Grand Turismo to się bardzo proste wszystko wydaje. Na pamięć do wyuczenia, ale nie wiem. Znaczy to ci pomoże, nie? Zdanie toru da ci dużo. Jeżeli w zakręciach ci biorą, kurde, jestem skupiony na tym, na Apexie, na zakręcie generalnie, ale ci się tu biorą. Nie patrzę w sterku, to się też pojawiają w momencie. Ja widzę tylko tą BMW-kę cały czas za nami. 11 km. Chyba ja. No, 20. To się chyba naciąga. Nie pamiętam tego toru, gdzie to można docisnąć. Zawiedziane, bo na torze jeszcze nic dojebanego nie jechało. O, GT4, jakie to jest zajebiste auto. Green Hill. Ręka mi się przykleiła, nie jedzie ze mną. Ty, za chwilę karuzel chyba będzie, nie? 13 km, no. Teraz jest lewo, prawo i karuzela. Dobra, ja się będę trzymał chyba tego filtru. Ale to można olić, nie? No tak. Jest dosyć szybki zakręt i są nierówności. No tak, jak w zakręcie. Idzie jakaś aliska. Ten jest Drift Taxi, znaczy Ring Taxi. Po prostu kupił się, jak ci jest dobrą gościu zawodowiec. Przynajmniej możesz przetestować, no się ile pójdzie potem. Nie, ja go nie testuję. Nie po trasie. Bardzo twarde auto, to już w ogóle, nie? No. Ford
mocne kandydaty. Zakręt jest ślepy. Zdjęcia robią, chcemy na zdjęcia. Już nas kupi za 10 euro. Każdego fotografa mam na takiej stronie. Ten ma mocny zakręt. Nie wiem, jakie to prędkości. Ale nie, pewnie więcej niż 140 chyba nie miałem. Ta prosta chyba też tu jest skrócona, mi się wydaje. Tak, w połowie wjeżdża, w połowie się wyjeżdża. To jest ten beton. Mini karuzel. Jedno z marzeń odhaczonych. 19 km, no to już jesteśmy na samym końcu. Tak, to już, będzie. Dalej na środku już coś jest, więc zaraz będzie koniec. 130, tak, już dwa pasy. 600 metrów jest zjazd. Dobra, jak spalenie podrosło? 400. 59. Nie, jak możesz. Możesz jechać do Endurance'a. Nagrywaj cały czas. Jakieś jechało. Aha, żeby się odbić, to znowu to trzeba. A ty masz tą kartę, ja ci da? Tak, mam.